Znajdujemy się w hali szczepień. Wykonujemy szczepienie w ręku. Odmiana, którą dzisiaj szczepimy, to Road King na podkładce M9. Ponadto w tym roku mieliśmy z odmian, głównie szczepiliśmy Golden Delicious Rangers, Gala Devil, Gala Schniga Schniko oraz naszą selekcję Gale Dark Max. Ponadto Ligol Red dla tych, którzy mają swoje specjalne życzenia, to na konkretnych podkładkach konkretną odmianę, ale tylko przy zamówieniu ilości, tylko całopaletowe, przynajmniej te 2-3 tysiące, to bardzo chętnie przyjmujemy i jeżeli są jeszcze, to moce przerobowe na ten moment jeszcze posiadamy, więc zapraszam do współpracy. Szczepienie w ręku zaczęliśmy już w latach drugiej połowie lat 90., dlatego że chodziło tutaj o utrzymanie stałej tej kadry podstawowej, żeby mieli pracę przez cały rok. Dlatego wymyślaliśmy tą pracę na okres zimowy i szczepienie w ręku akurat najlepiej nam się wpasowywuje. Potem przyszła już moda na drzewka dwuletnie i dzisiaj jest to już standardem, że okres zimy to okres szczepienia. Szczepienie w ręku, a szczepienie przy pomocy różnych maszynek, urządzeń do szczepienia. Ja próbowałem wielokrotnie różnych maszyn, nie trafiłem na tak precyzyjne, dlatego że rośliny takie jak podkładka z RAS dysponujemy i powiedzmy podkładkę i 8-10, i 10-12, i 12-16. Różnymi podkładkami dysponujemy i różną grubością zrazów. Maszyny nie zawsze są w stanie nam precyzyjnie, tak jak ręka ludzka dobrze wyćwiczona, te różne grubości. Trzeba tutaj, jak ma się jednakową grubość zraza podkładki, wtedy są już maszyny i można je wprowadzać do dla tych szczególnie, którzy no, już bolą ich ręce albo są bardzo grube podkładki i nie bardzo sobie dają radę. Jest to możliwość. Na razie póki na ten moment my tego nie wprowadzamy. Po testach przeszliśmy do tradycyjnej metody szczepienia w ręku i staramy się kontynuować to. To daje nam dobre efekty i póki możemy to robić, będziemy kontynuować ten sposób. Nie chcę się wypierać, że jeżeli przyjdzie taka konieczność wprowadzenia, to będziemy o tym myśleć.